אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. Jeśli był kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie powstał, i w gromadzie na śmierć nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w noc. I będzie jak drzewo zasadzone w imieniu Bóg, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usypka. A cokolwiek zacznie powiedzieć, nie tak bezboże, nie tak, ale są jak lepiej wymiany. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożna zaginie. Tutaj mamy, co możemy podkreślić, na przykład wyróżnienie od świętego Augustyna, jego myśli i łaska Bożego serdeczna jest zresztą po prostu. Bóg wybiera ludzi, których odbywa się łaską. Tutaj jest inne podejście. Podejście jest, jeżeli będziemy bogobojnymi Żydami, no to musi być podobać. Jeżeli będziemy sprawiedliwymi, jeżeli będziemy robili dobre uczynki, jeżeli będziemy szli drogą Bożą, to niewątpliwie